Cześć, wybieram się już do spania, do kąpieli, ale postanowiłam, że zrobię jeszcze dla Was taki szybki tutorial na ekologii, ponieważ wiem, że te tutoriale lubicie. I tym razem będzie to tutorial na takie bardziej gniecione, wiecie, biczowe loki. Ja mam włosy umyte i są jeszcze lekko wilgotne, a w sumie tak, nie wiem, w 50% nawet. Będę je związywać i zostawię sobie na noc do wyschnięcia. Mam tutaj takie serum na końcówki z Joanny, które sprawia, że włosy stają się bardzo, bardzo miękkie, więc nałożę sobie, żeby mieć dodatkowo jeszcze taką ochronę, podczas gdy będą się gniotły tutaj. Taką nawet sporą ilość. To serum po prostu idealnie pachnie. Osobna recenzja będzie całej tej serii z apteczki Babuni, bo jestem właśnie już pod koniec testowania. Część rzeczy fajna, część rzeczy niefajna, więc dam Wam znać. Będę używać gumek, które są bez metalowych elementów, takie jak te. Nie wiem, gdzie je kupiłam, albo w C&A, albo w Kapalu, gdzieś w jakimś takim sklepie. Gumki, które nie mają właśnie metalowych elementów, są o tyle zdrowsze dla włosów, że ich nie pocierają i nie niszczą w żaden sposób. Najpierw mniej więcej taka sekcja od ucha do ucha. I teraz tą górę zwijam sobie tutaj w taki rulon. Dosyć ciasno. I oplatam, robiąc taki ślimaczek. Związuję właśnie tą gumką przy nasadzie. O, w ten sposób. Kolejny koczek robię sobie tutaj. I razem będę miała trzy koczki. Przez to, że robicie sobie koczek u góry, to włosy będą bardziej uniesione na drugi dzień, niż jakbyście robili sobie z dołu. I w takiej oto przepięknej i twarzowej fryzurce udajemy się spać i do zobaczenia rano. Cześć kochani, no jestem dnia drugiego, już po spaniu, po makijażu, wiecie, już jestem gotowa, tylko trzeba zdjąć koczki i zaraz zobaczymy wspólnie, jak to wyszło. Ja tu sobie jeszcze wsadziłam wsuwkę, bo ten z tyłu mi się luzował i one są jeszcze mimo wszystko trochę wilgotne. Jest kot, niedobry. O co chodzi? Więc włosy są jeszcze mimo wszystko wilgotne. Ale chyba fajnie się zakręciły. Ok, głowa w dół. Jakieś szalone loki mi wyszły po prostu. Teraz co robię, żeby je trochę utrwalić i żeby ta struktura jeszcze w nich została, to będę je gniotła za pomocą tego Tafta. To jest Designer Look Modeling Spray Gel. I to jest bardzo mocny żel, który no naprawdę trzyma i tworzy takie lekko pozlepiane pasma, a ten efekt mi się podoba. I w ciągu dnia sobie wyschną i właśnie będą takie fajne, delikatne fale. Mam nadzieję, że sposób Wam się podobał, ponieważ to jest kolejny ekosposób i w ogóle nic nie kosztuje i myślę, że mniej niszczy mimo wszystko włosy niż jakieś tam lokówki, prostownice i tak dalej. Jeżeli sposób się podobał, jeżeli chcecie więcej ekosposobów, no to wiecie, co robić. No i do zobaczenia wkrótce, pa, pa!